Pana Boga jedynego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Izraela. Amen. Wiecie, po co się tu zgromadziliśmy? W sprawie Jezusa z Nazaretu, który swoim działaniem naraża naród słowami i cudami. Jeżeli się mu nie sprzeciwimy, wszyscy w Niego uwierzą. A wówczas przyjdą Rzymianie i zniszczą świątynię Pana. I zniszczą nasz naród cały. Nie możemy na to pozwolić. Dostojni kapłani, to w naszych rękach spoczywają losy przyszłych pokoleń Izraela. Pokój mają dostanie o Panu w Wysokiej Radzie. Pokój do mnie. Co ważnego Cię do nas sprowadza i każe przerywać obrady Sanhedrynu? Przybył Judasz Iskariota, jeden z 12 apostołów Jezusa. Chciałbym, czcigodni mężowie, opowiedzieć Wam o swoim życiu, o spotkaniu Jezusa, o mojej 3-letniej wędrówce u Jego boku, o Jego naukach, o tym, jak żądał, abyśmy spożywali Jego ciało i krew. Wczoraj usłyszałem z Jego ust... Co takiego? Jezus wczoraj w naszej obecności przepowiedział zburzenie świątyni Pańskiej i Jerozolimy. Czy w swojej przepowiedni zwodziciel powołał się na Pana zastępów? Nie, mówił o czym. Judasz Iskariota przyszedł i wylecił Jezusa z Nazaretu. Kim jest ten Judasz? Prostakiem, nieukiem, nędznym prymitywem? Dla nas jest przede wszystkim jednym z 12 najbliższych uczniów zwodziciela, który go wybrał i uczynił swoim apostołem. A teraz on zjawił się u nas i wydał go w nasze ręce. A chociaż nie miał za co go wydawać, my możemy uwięzić bezbożnika i postawić go przed sądem, a ludowi obwieścić, że to nie my wyciągnęliśmy rękę przeciw Galilejczykowi, ale jego własny uczeń wyparł się swojego nauczyciela i wydał ręce Sanhedrynu. Niech lud Izraela dowie się, że wśród bezbożników dokonał się rozmach. Czego więcej nam potrzeba? Po co więc mamy czekać z jego uwięzieniem? Dla dobra sprawy powinniśmy działać ostrożnie. Uwięzić Jezusa po święta. Ustami i groźnie będzie jedną pięścią. I nikt nie odpowie się w obronie odstępcy. I nikt łzami na nim nie zapłacze. I wszyscy synowie Abrahama jak jeden mąż domagać się będą zapłaty krwi za bluźnierstwo przeciwko Panu. Amen. Szlachetny Annaszu. Niech się tak stanie. Jutro, w 5 dniu tygodnia, wskażesz nam nasze miejsce, w którym będzie wieczorem przebywał Jezus. Wskażę, Panie. Za to miasta! Patrzcie, oto zbliża się ze swoimi uczniami. Hosanna! 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 Został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię i nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeżeli obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, zachowa je na życie wieczne. A jeśli ktoś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i będzie mój sługa. A jeśli ktoś jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość, chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Albowiem kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Dopóki światłość macie,
wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Mistrzu, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci paskę do spożycia? Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nogi umywać. Piotrze, tego, co ja czynię, teraz nie rozumiesz. Ale poznasz później. Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, nie tylko nogi mówię, ale i ręce, i głowę. Wykąpany potrzebuje tylko nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.